Cześć, z tej strony Tomas, a dziś mam dla was listy różnych speedsterów na innych ziemiach, zaczynając od zwykłego Barry'ego Allena z Ziemi 1, a kończąc na takich postaciach jak Fastback z Ziemi 26, czy Bizarro Flash z Ziemi 29. Ale zanim zaczniemy, mam do was pytanie, czy interesowałaby was seria pod tytułem Komiksowe Ciekawostki? Oczywiście ze świata DC. A więc zaczynamy od Ziemi 1, na której to oczywiście Flashem jest nasz ulubieniec Barry Allen. Znacie jego historię, ale mimo to trochę ją przybliżę. Syn Nori i Henry'ego Allen. Jego matka została zamordowana przez Rivers Flasha, a ojciec niesłusznie skazany. Po dorośnięciu Barry został policyjnym laborantem, który za cel ubrał sobie odnalezienie mordercy matki. Pewnej nocy trafił w niego piorun i stał się speedsterem, który przybrał imię Flash. Drugim Flashem z Ziemi 2 jest pierwszy Flash, czyli Jay Garrick. Mieszkaniec Keystone City, który prowadził badania, które miały na celu oczyścić twardą wodę z promieniowania resztkowego w cyklotronie. Przez nieuwagę i zmęczenie spowodował wypadek, w którym uwolnił niebezpieczne, odurzające opary. Jay leżał nieprzytomny kilka tygodni, a kiedy się obudził, odkrył, że posiada super szybkość. I od tego momentu chroni miasta Keystone City jako Flash. Na Ziemi 3 nie spotkamy bohatera, a przestępcę, jakim był Johnny Quick. Jonathan był skazany przestępcą, kiedy jego kochanka, Rodna Pineda, pomogła mu uciec w drodze do więzienia. Ale policja zatrzymała ich na dachu, gdy piorun uderzył, powodując, że Jonathan zyskał moc prędkości. Zły Flash z Ziemi 3 został członkiem Crime Syndicate of America. Myślę, że nie muszę wspominać o tym, że to równoległy zły odpowiednik GSA. Na Ziemi 6 czeka nas niespodzianka, ponieważ tutejszym speedsterem nie jest mężczyzna. Studentka na uniwersytecie Mary Maxwell, która lubi czytać komiksy i pragnie być superbohaterką, zamiast spędzać czas przy pomaganiu ojcu. Nie wiedziała jednak, że jej ojciec pracuje dla tajnej grupy, która zajmowała się modyfikacją genetyczną, która miała pomóc ludziom przetrwać podróż w czasie. Pewnego dnia Mary i jej ojciec zostali zaatakowani w swoim domu. Na szczęście udało im się uciec. Ojciec Mary wyznał jej, że pracuje dla grupy zwanej Stilt. Aby kontynuować ucieczkę, wzięli łódź, by dotrzeć do agentów Stilt. Niestety zgubili się na morzu w zielonej mgle. Po dłuższym czasie dziewczyna zaczęła cierpieć z powodu ciągłego zmęczenia. Ojciec, zauważając to, podał córce surowicę opartą na DNA kolibra. Miał jedynie dać jej małą dawkę. Niestety w momencie wstrzykiwania został zastrzelony i wpompował całą dawkę surowicy, zmieniając jej DNA. Mary po chwili odkryła, że posiada super szybkość. Kolejną speedsterką jest Jess Chambers z Ziemi 11. Córka bohaterów Złotej Ery, Johnny'ego Quicka i Liberty Belle. Swoją moc odziedziczyła po rodzicach. Jessie, będąc nastolatką, stała się członkiem GSA, tak jak jej tata. A teraz jeden z pokręconych flaszy z Ziemi 26, jakim jest Fastback. Tommy Joe wychował się w bagnach Okidoki. Gdy pewnego dnia Meteoro eksplodował na 6 fragmentów i złamał barierę wymiarową, uderzając Timmy'ego Joe, dając mu siłę poruszenia się z dużą prędkością. Pozostałe fragmenty również uderzyły w inne zwierzęta, które tak jak Fastback zyskały supermoce. Razem utworzyli grupę Kapitan Carrot i niesamowita załoga zoologów. A teraz coś równie pokręconego, czyli Bizarro Flash z Ziemi 29. Bizarro został napromieniowany niebieskim słońcem, przez co zyskał zdolność powielania się, tworząc Bizarro opartych na podobieństwach ludzi z Ziemi. Użył tej mocy, aby zaludnić planetoidę o kształcie sześcianu, którą nazwał Bizarro World. Jednym z wielu duplikatów jest oczywiście nasz Bizarro Flash. I nie wiem, jak to się stało, że duplikat stał się speedsterem, bo ta postać to jest krótki wymysł twórców DC Comics, którzy postanowili nie drążyć tego tematu. Prawda jest taka, że istnieje wiele speedsterów na różnych ziemiach. Można powiedzieć, że to jest liczba nieokreślona, ponieważ wieloświat i te sprawy. Opowiedziałbym wam o takich speedsterach jak na przykład Aqua Flash, Mercury Man, The Accelerated Man, Red Racer czy nawet Blitzen. Ale to są tylko postacie stworzone na potrzeby jednego komiksu, w którym nie ma za grosz informacji o tej postaci. Tak więc to już koniec na dziś. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i że pokazałem wam, ilu speedsterów jeszcze nie znacie. A teraz zapraszam was do zagłosowania w ankiecie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się, cześć!